Za nami pogodny i dość słoneczny dzień. I jutro z kolei nad Polską przemieszczać się będzie płytki ośrodek niskiego ciśnienia. Towarzyszyć mu będzie strefa frontu atmosferycznego, a to oznacza większe zachmurzenie i opady. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem, w górach popruszy sam śnieg. Za frontem napłynie do nas nieco cieplejsze powietrze i odczujemy to głównie na zachodzie, tu nawet 8 stopni. Sprawdźmy teraz mapy Dolnego Śląska. Noc pochmurna z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach 1 stopień w Kłodzku i Wałbrzychu, 3 w Legnicy i we Wrocławiu. Poranek nadal z opadami deszczu. Na południu regionu będą to opady deszczu ze śniegiem. W drugiej części dnia już na całym obszarze Dolnego Śląska popada słaby i przelotny deszcz. W górach mogą jeszcze pojawić się opady śniegu. Temperatura dość wysoka, nawet 8 stopni w Legnicy. Ciśnienie będzie powoli spadać i w południe wyniesie 1001 hektopaskali. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porwisty, maksymalnie do 35 km na godzinę, a więc nie będzie to tak silny wiatr, jak to miało miejsce w poprzednich dniach. Biometr. Niestety przez duże zachmurzenie i opady będzie niekorzystny. Warunki drogowe poza opadami będą dobre. Na dziś to wszystkie informacje. Ja życzę Państwu udanego wieczoru. Do zobaczenia.